Szanowni Państwo, Radio Judo gości na zawodach kadetów. Mamy zaszczyt rozmawiać z prezesem Śląskiego Związku Judo, prezesem Czarnych Bytom, prezesem najlepszego klubu sportowego w Polsce w kategorii judo. Panie prezesie, mam takie pytanie. Jest pan jednym z najlepszych w całej historii Polskiego Związku Judo prezesem. Co by pan doradził obecnie tym władzom związku, które kierują Polskim Związkiem Judo, żeby zmienić tą obecną kondycję, bo ostatnie Mistrzostwa Świata pokazały, że naprawdę jesteśmy daleko za czołówką światową. Co jest tego powodem i jak to zmienić? Powodów jest bardzo wiele i przyczyn należy upatrywać tylko i wyłącznie w Polskim Związku Judo. Są poszczególne podstawowe ogniwa sportu, a te podstawowe ogniwa sportu to przede wszystkim kluby. Kluby muszą dołożyć wielu starań, żeby dobrze pracować z podziałem na te kluby, które popularyzują tą dyscyplinę sportu, z całym szacunkiem dla tych klubów, bo taką mają rolę, i dla tych klubów, które mają aspiracje osiągania wysokich wyników sportowych. Jeżeli ta populacja uprawiających judo będzie w Polsce bardzo duża i ta część masowych klubów trenujących dla przyjemności będzie się jednoczyć z tymi klubami, które mają zadania sportowe i przekazywać swoich zawodników, to te kluby zajmujące się sportowym wyczynem będą dostarczały do reprezentacji potencjalnych, dobrych kandydatów na osiąganie sukcesu. To jest kwestia systemu. Polski Związek Judo, pan mnie zapytał, co bym doradził. No radziłbym, żeby taki system kreować. Polski Związek Judo powinien być tym kreatorem systemu, czyli powinien być tym, który kierunkuje działania tej dyscypliny sportu w Polsce. Gdyby tak to ukierunkować, usystematyzować, przestrzegać pewnych zasad, reguł, zapisanych reguł, to moglibyśmy oczekiwać, że z tej masy trenujących nikt by nie ginął, trafiałby do klubów zajmujących się już profesjonalizmem, wyczynem, a z tych klubów, już niewielu zajmujących się wyczynem, trafialiby ludzie do reprezentacji. I ta reprezentacja, myślę, budowana na takiej strukturze byłaby reprezentacją mocną. I to jest ta pierwsza podstawa. Druga sprawa to jest prowadzenie reprezentacji. Reprezentacja kraju musi być reprezentacją jednolitą, czyli musi być swoistego rodzaju monolitem. Nie może być reprezentacją rozbitą, tak jak jest to w tej chwili, gdzie przygotowania olimpijskie są prowadzone przez kluby. Ja wiem, że kluby mają wielkie aspiracje, łącznie z klubem, który ja reprezentuję, ale nie wszystkie mają możliwości, zarówno możliwości organizacyjne, jak i finansowe. Również nie ujmując nic trenerom, szkoleniowcom, nie każdy jest predysponowany do tego, aby wykreować swojego podopiecznego do wielkiego wyniku sportowego, z całym szacunkiem dla tego trenera, który potrafił go doprowadzić do pewnego poziomu. Także no, radziłbym, jak mnie pan pyta, żeby prowadząc polskie judo mieć zasady i reguły. Czyli można powiedzieć, że polskie judo powinno wrócić z powrotem do 7 zasad judo, do filozofii judo, tak? Tak to trzeba rozumieć? No niekoniecznie. Niekoniecznie tu chodzi o filozofię. Chodzi o strukturę dobrego działania. Po prostu musi być zbudowana dobra struktura. A czy nie byłby to dobry pomysł, to co chce wprowadzić i zrealizować w Polsce Radio Judo, czyli taki projekt, w który chcemy zaangażować i Ministerstwo Edukacji, i Polski Związek Judo, żeby judo wprowadzić do szkół podstawowych, gimnazjalnych i na tej podstawie, na tej bazie budować w przyszłości reprezentację kraju, reprezentację tego sportu judo, który tak naprawdę może być filozofią życia młodych, przyszłych pokoleń i pokoleń wielu Polaków. Idea jest bardzo słuszna. Judo jest dyscypliną o ogromnych wartościach, bardzo dużych wartościach, czego ludzie nie rozumieją. Judo, które jest wykorzystywane dość słabo medialnie, albo które widowiskowo nie jest najlepsze, i do tego się trzeba przyznać, ma za to wiele, wiele wspaniałych wartości. Przede wszystkim ogólnego rozwoju, dobrego systemu wychowawczego. Jest jedną z dyscyplin, które rzeczywiście predysponowane są do tego, aby były w przedmiotach nauczania szkoły. Natomiast jeżeli
polskie judo nie potrafiło się z tym przebić mimo prób do szkół za czasów jego siły, to tym bardziej teraz będzie trudno. Sama idea dążenia do tego jest słuszna, zasadna i te kroki trzeba czynić. Natomiast jest to problem, z którym ja się również zderzałem, bo niestety nasze społeczeństwo, szczególnie ludzie zajmujący się edukacją, mówimy tu o Ministerstwie Edukacji i tak dalej, nie jest tego zdania, co my, zajmujący się tą dyscypliną, że to jest najlepsza dyscyplina dla rozwoju młodzieży. I zaszczepić im to, przekonać ich do tego, jest rzeczą bardzo trudną. Ja powiem żartem. Gdyby minister edukacji wywodził się z naszej dyscypliny sportu, to on by szybko tą ideę popierał, bo on by to czuł i on by rozumiał, że to jest dobry kierunek. Natomiast jeżeli się do światłych ludzi mówi i się ich przekonuje, oni tego nie czują i poniekąd ich rozumie, bo oni są dalece od tej dyscypliny sportu. Dla nich judo to jest szarpanie się na macie i przekonywanie ich takimi argumentami jest zbyt małe. Trzeba użyć wielu argumentów, trzeba dużo czasu, żeby wreszcie ktoś, a jak to się w życiu zdarza, wszystko jest dziełem przypadku, a więc powtarzam, czasem ktoś wywodzący się z tej dyscypliny sportu, a mający wpływ na elity edukacyjne, mógłby taką rzecz zrobić sam w pojedynkę, bez naszych wielkich wysiłków. Bo przekona kogoś, jego argumentacja, osoby autorytetu w tej strukturze, byłaby szybciej przekonująca, niżeli całego naszego gremium. A czy pan jako prezes Śląskiego Związku Judo i zarazem prezes najlepszego klubu sportowego Czarni Bytom byłby się w stanie zdeklarować, że wesprze tą naszą ideę jako Radia Judo i może byśmy zrobili to inaczej, że wprowadzimy taki pilotażowy program w kilku szkołach na terenie, nie wiem, województwa śląskiego, małopolskiego, w zaprzyjaźnionych gminach, bo przecież szkoły podlegają teraz tak de facto pod samorządy. Jeśli się dogadamy z samorządem, no to ministerstwo nie będzie miało na to najmniejszego wpływu, bo jeśli zobaczą, że to działa, to może ich będzie łatwiej na tym szczeblu ministerialnym przekonać, żeby to było w całej Polsce. Wie pan, idea, powiedziałem już wcześniej, jest bardzo słuszna. Bardzo bym się cieszył, żeby judo było przedmiotem nauczania w szkole, w wychowaniu fizycznym. Natomiast ja się deklaruję, jak pan mnie pyta, do tej inicjatywy dołączyć i będę namawiał każdego, żeby się do tej inicjatywy dołączył, bo im więcej nas będzie zajmujących się propagowaniem tego problemu, tym szansa jest większa i to jest zupełnie naturalne. Jak powiedziałem na początku, że uważam, że to jest bardzo słuszne, to trudno, abym mówił, że nie będę tego wspierał. Oczywiście, jeżeli stworzymy jakiś system i będziemy posuwali się do przodu i starali się to wspierać, to taka możliwość jest większa. Ale powiem panu na przykładzie tego miasta. Judo w Bytomiu ma bardzo ogromną popularność. Przedstawiciele tego klubu mają duży autorytet. Powiem nieskromnie, łącznie ze mną. Mam bardzo dobre kontakty z władzami miasta, a mimo to zdaję sobie sprawę, że wystąpienie z taką ideą byłoby rzeczą trudną do wdrożenia. Nie mówię, że niemożliwą, ale trudną. Ponieważ są pewnego rodzaju preferencje, sympatie. W tym mieście jest jeszcze wiele innych dyscyplin i ludzie, którzy o tym decydują, odpowiedzą mi, no nie, my rozumiemy, judo jest wspaniałe. A dlaczego judo, nie dlaczego jeszcze to albo to? Także. Czyli koncepcja musi być mieć mocne podbudowy, mocne argumenty i mieć siłę przebicia. Tak, tak. Natomiast wie pan, my wykorzystujemy to w inny sposób. I to się robi w całej Polsce, jeżeli w środowiskach ktoś dobrze chce działać, czy dobrze działa, to poprzez klasy sportowe. I w samorządy zgadzają się na powiększenie zakresu godzin i tworzą się klasy sportowe o profilu tej dyscypliny sportu. I tak jest u nas w Bytomiu. Jest wiele klas sportowych, które prowadzą judo przy akceptacji władz miasta. Bo władze miasta muszą wyasygnować na to środki, aby płacić zwiększoną ilość godzin. I to jest łatwe do przejścia. Natomiast generalne narzucenie wszystkim szkołom w systemie jest rzeczą bardzo trudną. Pan jako doświadczony działacz, wieloletni działacz, były prezes Polskiego Związku Judo. Nie zastanawiał się nad tym, dlaczego judo ma sukcesy w kategoriach juniorów młodszych, a potem
nie potrafi polski związek, czy trenerzy zajmujący się kadrą przekuć tego, gdy zawodnicy przechodzą do kategorii seniorów i wtedy tych sukcesów już tak nie widać. Wie pan, sukcesy to jest rzecz naturalna. W tej piramidzie sportowej zawsze powinno być więcej sukcesów w kategoriach juniorów po to, żeby z nich wyłowić odnotowane jednostki w kategorii seniorów. I nigdy to się nie przełoży matematycznie na równość. Czyli nigdy nie będzie tak, że jak będziemy mieli 5 medalistów mistrzostw Europy juniorów, to możemy mieć nadzieję, że będziemy mieli 5 medali w przyszłości za ich sprawą na mistrzostwach Europy seniorów. Tam już jest wyższy poziom, wyższy stopień wymagań i to jest naturalna selekcja z tej piątki utalentowanych juniorów, których było stać, ja mówię oczywiście przykładowo, na medal na mistrzostwach Europy juniorów, może 2 zdobędzie medal na mistrzostwach Europy seniorów w przyszłości, jak będą dorośli, ale na pewno nie cała piątka. Jeżeli by cała piątka, to przypadek rzadki. Ale wchodząc panu w słowo, gdy pan był prezesem, to polskie judo święciło największe triumfy. I co, wtedy to było inaczej, była inna sytuacja? Wie pan, polskie judo za mojej profesury nie święciło akurat największych, to święciło wielkie triumfy, ale święciło również takie triumfy przede mną, bo zdobywaliśmy medale złote na Igrzyskach Olimpijskich w wykonaniu Waldemara Legienia, kiedy ja nie byłem prezesem związku. Z kolei byłem prezesem związku, kiedy był sukcesy zdobywali Kubacki na Stula, czy Beata Kruszynka, Beata Maksymów. Natomiast proszę mnie nie przypisywać tych sukcesów, bo to nie ode mnie zależało. Kluby funkcjonowały wtedy znacznie lepiej i trzeba tej prawdzie spojrzeć w oczy, że to jeszcze było, to jeszcze była taka pozostałość po dobrym funkcjonowaniu klubów. Było wiele klubów w poprzednim systemie, do którego nie można wracać na zasadzie chwalić go w całości albo ganiać w całości, ale akurat tak to było, że w tym systemie ci zawodnicy byli oddelegowani do działań sportowych w różnych tam swoich sztucznych funkcjach. Polski sport włożył wielkie pieniądze na realizację programu. Zgrupowania były za moich czasów, jak pan wspomina, było wspaniale. No było wspaniale, bo ministerstwo włożyło znacznie większe środki na realizację zgrupowań, programu przygotowań. Potem te środki się zmniejszyły. Oczywiście zmniejszyły się również za sprawą nie tylko ich obcinania, ale za sprawą zmniejszenia się wyników w naszej dyscyplinie sportu. Ja nie chciałbym sobie przypisywać żadnych sukcesów, ani obecny stan judo ganić z tego punktu widzenia, samych sukcesów, bo te sukcesy bardzo trudno. Natomiast mogę stwierdzić, że system organizacji polskiego judo w przeszłości był znacznie lepszy. W tej chwili tego systemu organizacji judo, nie chciałbym powiedzieć, że jest gorszy, nie ma go, czyli nie ma systemu. Wszyscy robią, co potrafią, jak najlepiej umieją, z hasłem dla polskiego judo, czy tak rzeczywiście jest, to już trudno powiedzieć. No właśnie, przeszliśmy automatycznie do spraw finansowych. Wiadomo, i to nie jest żadną tajemnicą, że Polski Związek Judo, ale nie tylko on, również inne związki sportowe ma wielkie problemy, mają wielkie problemy finansowe. No może powiedzmy oprócz piłki nożnej, bo tam teraz ze względu na Euro 2012 poszły wielkie środki. Co zrobić, żeby przyciągnąć tych sponsorów do judo i co pan myśli o tym, o tej inicjatywie Radia Judo? Czy to może pomóc tej dyscyplinie? Przez nagłośnienie medialne tego sportu? Prawda, będę szczery, otóż tak. O sponsorów jest bardzo trudno. Do sponsorów wyciągają ręce wszyscy. Wyciągają biedni, wyciągają różne placówki socjalne, domy dziecka, różne instytucje, również ci, którzy robią jakieś przedsięwzięcia medialne, typu występów artystycznych i tak dalej. Ci sponsorzy są wręcz atakowani przez różne gremia, żeby wspierać, żeby dać środki. Dlatego to tak bardzo trudne. Jeśli chodzi o sam sport, to no judo niestety nie ma argumentów, nie ma produktu, który by zainteresował sponsora. Bo sponsor to przede wszystkim telewizja w dzisiejszych czasach. Jak jest telewizja, to można zadać sponsora. A jak
żeby znaleźć sponsora, to trzeba mu przedstawić produkt. Judo jako takiego produktu nie ma. Produkt może być albo w formie indywidualnego zawodnika, który jest wielce utytułowanym, jak Kowalczyk, jak Małysz, prawda? Dla Małysza, dla Kowalczyk, Justyny, znalezienie sponsorów nie jest wielkim problemem. To raczej sponsorzy pukają do ich drzwi. Gdybyśmy się takiej wybitności, bo jesteśmy również dyscypliną indywidualną, takiej wybitności doczekali, to niewykluczone, że byłoby lepiej. Przede wszystkim tej wybitności, czyli temu mistrzowi. Ale by było lepiej też dyscyplinie, bo powołując się na sukces dyscypliny, łatwiej działać. Natomiast trudno tak bardzo liczyć na wielkich sponsorów. Z tym jest trudno, chociaż uważam, że czynić zabiegi trzeba. Bo w myśl starego powiedzenia ziarko do ziarka uzbiera się miarka, możemy mieć sponsorów 50, którzy łożą na rozwój judo niewielkie kwoty, ale z tych 50 czyni się kwota jakaś znacząca. Bo nie spodziewajmy się, że znajdziemy sponsora strategicznego, który da nam ogromne środki. Może tak się stać, jeśli judo podniesie swój poziom, jeśli będzie miał utytułowanego zawodnika, a jeszcze przy tym, jeśli stworzy system zawodów, który będzie w miarę medialny i przynajmniej 4 razy w roku relacjonowany w telewizji. Czyli wracamy jednak do punktu wyjścia, że ten system zarządzania judo w Polsce musi się zmienić, żeby wyrosły nam gwiazdy sportowe, które przyciągną sponsorów, tak? To znaczy, wie pan, system zarządzania... Bo jest tutaj jakiś problem, bo skoro nie potrafimy znaleźć produktu, jak pan mówi, którym jest zawodnik utytułowany, który zdobywa medale na olimpiadzie, na mistrzostwach świata i przez to nie przychodzą sponsorzy, no to coś trzeba zmienić, tak? Nie można tkwić w tym, co jest, bo to... Nie, zabiegać, powiedziałem, że zabiegać o sponsorów należy. Tylko nie spodziewajmy się. Nie wiem, zacznę od czego innego. Największym naszym sponsorem jest państwo, bo to państwo daje środki. W przeciwieństwie do... Ja rozmawiałem z osobą z Ukrainy nie tak dawno jak wczoraj i państwo nie łoży środków na nich, na rozwój ich sportu, konkretnie judo. U nas państwo ułoży środki na wszystkie dyscypliny sportu i na judo również. I jeżeli na dzień dzisiejszy państwo daje nam 3 miliony złotych, nie wiem, czy jesteśmy w stanie znaleźć sponsora, który da nam 1 milion. Prawda? To państwo jest największym sponsorem. I teraz jeśli się ma te środki, to problem polega również na ich właściwym gospodarowaniu, na ich właściwym wydatkowaniu. Bo na tym polega dobra rzecz, na tym polega właściwe gospodarowanie, żeby tymi środkami operować w sposób jak najbardziej ekonomiczny. No i umieć je pomnożyć. Tak, czyli na coś nie wydajemy, a na coś możemy wydać. Trzeba, jak to się mówi, tą złotówkę, tym bardziej, że ten budżet nie jest za duży, obracać 2 razy dookoła, żeby się zastanowić, czy można te środki na to wydać. I to jest pierwsza podstawowa rzecz. Bo jak my w rodzinie będziemy chcieli poszukać kogoś, kto nam pomoże, to najpierw zacznijmy od siebie. Zacznijmy od swoich oszczędności, żebyśmy środki w rodzinie właściwie wydawali i właściwie się gospodarowali. Potem możemy oczekiwać, dam przykład brzydki, no jest rodzina, załóżmy, biedna, nawet z pewnym zabarwieniem patologii. To jeśli chce pomocy z zewnątrz, to musi najpierw siebie ogarnąć, a nie trwonić pieniądze na przykład na coś zbędnego. I tak samo tutaj, od tego trzeba zacząć. W drugiej kolejności, przy tym dobrym gospodarowaniu, dobrym zarządzaniu, kiedy stan tego judo będzie lepszy, można występować o sponsorów. Wyższy poziom, większa szansa. Jeszcze wyższy, jeszcze większa szansa. Mistrz, jeszcze większa szansa. Produkt stworzony przez polskie judo dla sponsorów konkretny, jeszcze większa szansa. Nie jesteśmy dyscypliną, trzeba powiedzieć, że nie jesteśmy dyscypliną. Wie pan, gdybym ja dziś miał zarządzać związkiem, nie odważyłbym się powiedzieć, proszę się nie martwić, sponsorów da się znaleźć. To nie jest takie łatwe. My nie jesteśmy piłką nożną, a nawet nie jesteśmy inną grą zespołową. To najłatwiej w grach zespołowych. Nie jesteśmy boksem zawodowym. My moglibyśmy stworzyć taki system, że naszych w miarę jeszcze dziś utytułowanych zawodników
medalistów mistrzostw, powiedzmy, Europy, czy no, chociażby z ostatnich igrzysk, tych, którzy byli na punktowanych miejscach, zakontraktujemy walkę z jakimś utytułowanym z zagranicy, zrobimy czerlederki, zrobimy światła i dymy, tylko czy to jest dla rozwoju polskiego judo? To jest dla pozyskania pieniędzy, dla jakiejś medialności, ale nie dla rozwoju polskiego judo pod kątem igrzysk olimpijskich, a to jest naszym głównym celem. Ale jednak w tym, co pan mówi, pomiędzy wierszami można wyczytać, że czuje pan jakąś taką wewnętrzną potrzebę zmiany tego systemu, bo mówi pan, że pieniądze są, jakieś te 3 miliony jest, czy więcej, czy mniej, raz więcej, raz mniej, zależy ile państwo na judo i na te inne dyscypliny sportowe wyłoży, a jednak nie do końca w tej wypowiedzi się czuje, że zgadza pan się z tym systemem finansowania tego końcowego produktu, finansowania rozwoju judo w Polsce. Czy dobrze ja to rozumiem? Nie zgadzam się z podarowaniem środkami, jakie w tej chwili są w dyspozycji związku. Oczywiście, że się nie zgadzam. Dobrze. Nie znam szczegółów. Ale podobno zbliżają się właśnie wybory. Może pora jest zmienić sternika polskiego judo? No nie, jeszcze się wybory nie zbliżają, bo do wyborów jeszcze rok. No ale no to przecież trzeba robić kampanię, to nie da się tak, że to z dnia na dzień po prostu. Wie pan, ja myślę, że my nie musimy się zbyt mocno angażować w politykę w naszej dyscyplinie sportu. Dotrwajmy bezpiecznie do Londynu. Moim osobistym celem jest sukces w Londynie. Ja staram się generować w miarę jak największe środki na przygotowania zawodników, bo część dawał Polski Związek, a część Polski Związek nie jest w stanie finansować, więc ja to generuję z klubu, żeby ich wspierać. I celem najważniejszym są Igrzyska Olimpijskie w Londynie. I myślę, że ja mówię teraz za siebie, jako prezes klubu. Mnie interesuje sukces moich podopiecznych zawodników dla klubu, dla polskiego judo i dla Polski. I to jest rzecz najważniejsza, ponieważ nie jesteśmy pozbawieni szans. Ciągle tkwię przy tym, że mamy szanse niewielkie. Nie jesteśmy w stanie pojechać na igrzyska i liczyć na 5 medali, ale jeden medal dla polskiego judo jesteśmy w stanie zrobić, jeśli wszystko zagra. I nie chcę już mieć pobożnych życzeń więcej. Jeżeli tak się stanie, to będę bardzo szczęśliwy. I to jest pierwsza podstawowa rzecz, bo to się poprawi wizerunek polskiego judo na polskim firmamencie. Inaczej będą nas postrzegać w Ministerstwie Sportu, bo będziemy dyscypliną, która na igrzyskach zdobyła medal i przysłużyła tego medalu. I tutaj to jest priorytetem. Natomiast jak pan wspomniał o wyborach, o zmianach, jest to rzeczą naturalną. Jeżeli ludziom w środowisku zarządzanie związkiem się nie podoba, to mają prawo do dokonania zmian i mają prawo to artykułować głośno, przedstawiając swój program, swoje wizje i proponując, co chcą zaprezentować w zamian, żeby było lepiej. I to nie chciałbym, żeby to się odbywało właśnie na zasadzie stricte politycznej, czyli przekonywania ludzi do polityki, tylko żeby ludzie zrozumieli, że ten kierunek, który jest proponowany przez kogoś tam w przyszłości, to jest kierunek, który może dawać nadzieję na poprawę jakości polskiego judo i na sukcesy w przyszłości. No właśnie, mówi pan o olimpiadzie w Londynie, ale czy nie uważa pan, że nie należy w tej chwili już naciskać na trenera tej kadry narodowej, który przygotowuje zawodników do Londynu? Bo może jest już za mało czasu na to, żeby po prostu aż taki wielki nacisk szedł. Może lepiej byłoby skupić się na tym, żeby przygotować i wejść w poważny jakiś cykl przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w 2016 roku, a ten Londyn, żeby był tym etapem przejściowym, że dobra, zrobimy 1, 2, załóżmy 3, 4 medale, ale nie tak na siłę po prostu, żeby nie spalić tej energii. Na siłę. My Londyn musimy zrobić na siłę. Musimy przejść do medalu i pan mówił rozmawiać z trenerem. Trenera jako takiego jest trener, koordynator. Jest trener w Polskim Związku. Natomiast przygotowania są drogą przygotowań klubowych. I na przykład zawodnicy, którzy trenują w naszym klubie, trenują pod wodzą trenera, który do tego jest przeznaczony w klubie. Ktoś w Opolu, zawodnik jakiś tam z nadziejami wielkimi, trenowany jest przez swego trenera. Ula Sadkowska, nasza zawodniczka, która jeszcze była nadzieją, trenowana jest przez swego trenera w Olsztynie. A więc nie ma konkretnie tych przygotowań centralnych.
Ale Londynu odpuścić nie można, bo ci ludzie, którzy są predysponowani do zakwalifikowania się do igrzysk w Londynie i którzy mogą przy sprzyjających okolicznościach zdobyć medal, muszą to zrobić, trzeba im dać taką szansę. To wcale nie przeszkadza, bo ja jestem bardzo zatroskany o przygotowania Rio de Janeiro, i to wcale nie przeszkadza, żeby równolegle się one odbywały. Rio de Janeiro już jest troszeczkę zaniedbane, bo to trzeba 6 lat. Czyli mamy w tej chwili pół roku do igrzysk, czyli mamy półtora roku straconego. Należało półtora roku temu wyznaczyć kadrę Rio de Janeiro. Licznik jest prosty. Wiadomo, że jak ktoś ma lat tyle i tyle, ile będzie miał w Rio de Janeiro. Jeżeli to są zawodnicy czy zawodniczki o potencjalnych możliwościach ogromnych, to ich trzeba skomasować w tej grupie przygotowań Rio de Janeiro. Nakreślić im właściwy program i ich prowadzić. Szukać na to środki. Dziś mogło to by być na tym poziomie pierwszym mniej intensywne, z mniejszą częstotliwością, bo środków też jest na ten cel mniej, ale kontrolowane, cały czas kontrolowane. To nie może być taki przypadek, że zawodnik pojedzie, zrobi wynik, nagle się nie interesuje, no on jest utalentowany, no może on coś kiedyś zrobi. To musi być kontrolowane, synchronizowane, prowadzone. I w miarę postępu czasu zaciskane. Do Rio de Janeiro to już powinna być na 2 lata przed igrzyskami ścisła grupa centralna, która bardzo ścisła. Byśmy tak jak teraz nie mieli nadziei na 3 lata przed igrzyskami, że jeszcze mamy 25, którzy może o te igrzyska powalczą. Już wtedy takiej szansy nie było. I teraz ta ścisła grupa przed Rio de Janeiro na 2 lata powinna już się sposobić tylko i wyłącznie do zdobycia kwalifikacji startu. Czyli kolejny kamyczek do Polskiego Związku Piłki Nożnej. Do Polskiego Związku Judo. Przepraszam, do Polskiego Związku Judo. Ale nie chcę tam rzucać kamyczków. No bo to powiedzmy tak, finanse nie do końca dobrze są wydawane, tak jak środowisko czuje. Wie pan, ja nie wiem jak są wydawane, ja nie kontroluję, nie no jestem, ale ma pan takie odczucie jako prezes dużego komisji i znaczącego klubu w Polsce. Romana, ja nie powiedziałem, że tam są źle wydawane środki. Ja tego nie powiedziałem, bo ja nie wiem. Oczywiście, no. Ja powiedziałem jak powinny być, czyli środki powinny być wydawane. Ja wiem jak powinny być, nie wiem jak są, ale wiem, że... Ale czy wie pan, że coś jest nie tak? No, że wie pan, no, środki... Mało tego, teraz zawodnicy na Rio de Janeiro, na Igrzyska Olimpijskie 2016, ta kadra ścisła, czy szersza kadra, która powinna się przygotować, też nie jest wyznaczona. I tak szczerze mówiąc, będziemy czekali na przypadek i na dobry traf, nie, tak, no, po Londynie. My fachowcy wiemy, kto jest predysponowany. Mamy. Ale nie macie tego wsparcia, nie czujecie tego wsparcia ze strony centrali, tak można to zrozumieć, tak? No, wie pan, no... No bo powiedzmy tak, no wy możecie sobie ściąć gardło, ale... Związek ustalił, że przygotowania są systemem klubowym. I związek nam załatwia logistycznie pewne rzeczy, finansując część przedsięwzięć. Na resztę związek nie ma środków, musimy wygenerować od siebie, żeby te przygotowania zrealizować. Wie pan, ja nie lubię, odpowiem tak, ja nie lubię... To jest nasze środowisko i nie lubię kalać własnego gniazda, czy walić w nasze środowisko. Ja nie chcę mówić, co się dzieje złego, ja chcę mówić, jak powinno być. Co powinno się zrobić. I trzeba pokazać drogę. I trzeba doprowadzić do tego, żeby było tak, jak powinno być. No właśnie. Pan ma ogromne doświadczenie i ogromne sukcesy w swoim klubie, ale my, patrząc z boku, w ostatnim czasie widzimy, że w Czarnych Bytom są początki kryzysu. Przynajmniej tak to wygląda z boku, śledząc wasze osiągnięcia, bo Czarni Bytom już nie deklasują wszystkich klubów sportowych, wszystkich zawodników, tak jak to było kiedyś w Polsce. Co jest tego powodem? Czy judo w Polsce doszusowało poziomem do Czarnych, a może to Czarni już obniżyli loty? Proszę pana, nic się nie dzieje złego z Czarnymi. Proszę być spokojnym. Jest to naturalna sprawa w sporcie. Kiedy Czarni byli silną ekipą na czele z Waldemarem Legieniem i kiedy ta ekipa zaczęła jak gdyby schodzić z firmamentu, a było wielu zawodników, o mniejszych tytułach oczywiście, znacznie mniejszych niż Waldemar Legien, ale Czarni byli wielokrotnym mistrzem Polski, też deklasowali swoich rywali. Kiedy
to się kończyło w 1992 roku, to tacy zawodnicy, którzy potem godnie reprezentowali czarnych, jak przywódca Odniaszek, Robert Krawczyk, mieli po 14 lat. I również nastąpił swoistego rodzaju regres. Wtedy przez 3 lata mistrzem Polski była Wisła Kraków. I myśmy budowali tą naszą nową kadrę. I takie zmiany mają prawo następować. Jedno jest pewne. Czarni funkcjonują dobrze organizacyjnie, mają ogromny potencjał młodzieży i z takiej podstawy i piramidy musi ktoś wyrósł. I można być spokojnym o czarnych, że jeżeli nawet będzie jakiś lekki regres, to przyjdą znów takie czasy, że czarni będą numer jeden. A proszę nam powiedzieć, bo to świeża sprawa. Nie pojechaliście jako drużyna czarnych Bytom na zawody do Wrocławia, na Mistrzostwa Polski Drużynowe. Co było tego powodem? Dwa powody są. Po pierwsze, to jest taki powód, że nie do końca doceniamy te zawody, ponieważ one są realizowane tak jak gdyby, no żeby się odbyły, żeby wyłonić drużynowego mistrza Polski. Nie mają one odpowiedniej rangi i tak dalej, ale to nie była główna przyczyna. Przyczyna główna to przede wszystkim kontuzje. I proszę nie upatrywać tego w innych kategoriach. Żaden bunt, żadna niechęć. Z kampu w Hiszpanii wrócili ci zawodnicy przygotowani do Igrzysk Olimpijskich i Janusz Wojnarowicz, podstawowy silny punkt drużyny, jest chory. Ma jakąś chorobę dermatologiczną, obrzuciło go jakimiś wrzodami i ponieważ dermatolodzy jeszcze nie ustalili, co to jest, więc trudno go narażać na start, a poza tym on może kogoś jeszcze zainfekować. I to jest prawda. Ale odpuściliśmy to, bo bez Wojnarowicza czarni by sobie też poradzili. Natomiast Robert Krawczyk zgłosił kontuzję kolana. I zgłosił to wczoraj. Więc ubytek na 7 kategoriowych kolejnego silnego punktu. Z kolei Paweł Zagrodnik, dla którego celem głównym są Igrzyska Olimpijskie, walczy o te Igrzyska, a jest w kategorii 66 kg, nie miał nakazu robienia wagi. Wadze wyższej to już nie jest ten sam Paweł Zagrodnik, a więc 3 kategorie podstawowe na skutek zdarzeń, tych, które wymieniam, osłabione. Jeżeli na 7 kategorii wagowych 3 są osłabione, to po prostu ja jako prezes klubu, powiem brzydko, wkurzyłem się i powiedziałem, takiej drużyny nie wystawiam do zawodów. A czy nie boi się pan, że takie w ostatniej chwili odwoływanie udziału w zawodach rangi mistrzowskiej, mistrzostw Polski, zawodach drużynowych nie wprowadzi jakiegoś takiego niepokoju w umysły zawodników, a przecież wiadomo, że judo to głównie opiera się na tym, co zawodnik ma w głowie i nie odpuszczą sobie po prostu tej pracy nad sobą, bo powiedzą, no tak, no my przygotowywaliśmy się, a to nagle jeden mistrz, drugi mistrz, trzeci mistrz wypadli i my nie jedziemy. Co to znaczy, czarni Bytom nie mają zastępców swoich mistrzów? No nie mają. Chyba siódemkę, silną drużynę siódemkę, oczywiście mają. Ale pan mówi, że wypadło tylko 3, czyli było 4, trzeba było 3 tylko zastąpić. No tak. Ale wie pan, ta trójka. Poza tym, system jest taki, że można nabywać zawodników na czas startu, na jeden start i wzmacniać te drużyny, czego myśmy nie zrobili, bo myśmy się nie spodziewali tego zdarzenia. Ale wie pan, ja powiedziałbym, jeżeli zawodnik czy zawodniczka frustruje się takim faktem, takim zdarzeniem, ja nie mówię, że ono jest pozytywne, ale zdarzenie, no po prostu zdarzenie, to jest słabe albo słaby. No przecież dla tych zawodników celem głównym, a to nas interesuje, jest sukces największy. I jeżeli my startujemy przez cały rok na wszystkich imprezach, dajemy wszelkie szanse, to jest jeden przypadek, incydent, to się w organizacji naszej nie zdarza często. Rozumiem. Proszę mi powiedzieć, czy zgodziłby się pan z tym, co powiedział o judo, nie tylko o polskim judo, mistrz olimpijski Kenzo Nakamura, gdy był w 2007 roku na zawodach w Szczyrku ze swoimi kadetami, że w judo tak naprawdę jest za mało judo.
Nie sądzi pan, że warto skorzystać z jego uwag? Przecież ten człowiek, ten Kenzo, ten mistrz olimpijski obecnie prowadzi seniorów, kadrę japońską i odnoszą sukcesy. Czy nie warto iść za ich przykładem? Proszę pana, japońskie judo jest przykładem dla nas, ale każdy kraj ma swój system. Każdy kraj ma swój system prowadzenia tego judo i oczywiście jego słowa są bardzo istotne i ważne, bo to jest podstawa, żeby judo było klasyczne, żeby judo było judo, a nie bijatyką czy jakąś taktyką walki. Natomiast taktyką nie skoordynowaną. Natomiast w tym kierunku się to czyni, bo chociażby zmiana przepisów powoduje, że nie można opać za nogi, nie można stosować tych technik, które są brzydkie, nietechniczne, nie z kategorii judo, tylko z kategorii jakichś wywracanek. Więc Światowa Federacja czyni w tym kierunku starania i to się czyści, żeby to judo było bardzo klasyczne, takie japońskie. Myśmy mówili kiedyś, przed laty, mówiło się tak, są trzy szkoły judo. Japońska, szkoła techniki i taktyki walki. Rosyjska, szkoła siły i wytrzymałości. I francuska, szkoła cwaniactwa. I no niestety droga do zwycięstwa, każdy szuka tej drogi do zwycięstwa różnej i różnie wygrywa. Taki był mistrz olimpijski, Francuz, który zdobył mistrzostwo olimpijskie w Atlancie, o nazwisku Buras. On prawie nie robił judo w tej walce. Miał to tak nieskoordynowane, miał zresztą koordynację ruchów jakoś taką nieregularną, a potrafił być mistrzem olimpijskim. Teraz zabraniają różnych czynności, zmierzając do tego, żeby klasyka judo była na pierwszym miejscu. To na czym się tak naprawdę wy w klubach wzorujecie, skoro mówi pan, że japoński, no to tak, rosyjski może, a francuski to jest w ogóle byle jaki. Macie nie swój byle system? Jaki, nie powiedziałem, że byle jaki. No ale taki inny, który się nie podoba. System cwaniactwa. Nie, to polega na tym, na umiejętności sprytnego wykorzystania. A to co wy wykorzystujecie właśnie w klubach? Macie swój system opracowany? Polski system dochodzenia do perfekcji w judo? Nie, polskiej szkoły nie ma, nie. Takiej szkoły nie ma. To są zasady, jak prowadzą trenerzy. Różnych. Tak, wykorzystywanie możliwości zawodnika. Mhm. Proszę powiedzieć, co na koniec chciałby pan przekazać naszym słuchaczom, którzy uprawiają judo oraz tym, którzy słuchają nas, bo mamy dobre programy, bo promujemy tę dyscyplinę sportową, mamy dobre audycje i dobrą muzykę. Co by pan od siebie powiedział jako prezes Śląskiego Związku Judo, prezes Czarnych Bytom? Co bym powiedział? Przede wszystkim powiedział, że judo jest piękną dyscypliną sportu, wartą zainteresowania. Oby jak największe masy tym się zajmowały, bo mamy takie przykłady, gdzie judo zajęły się osoby dorosłe, nigdy nie trenujące, w ramach rekreacji i bardzo im się to spodobało i stwierdzili, że jest to bardzo dobre zajęcie. Niekoniecznie trzeba chodzić na spotkania piłki nożnej, jak na przykład nasz premier. Żałuję, że premier nie chodzi na rekreację w postaci judo. Pewnie Putin chodzi, bo jest byłym judoką. Natomiast to w kwestii mas. Natomiast jeśli chodzi o sport, to oczekiwałbym, żeby nas wspierać, bo my naprawdę się podniesiemy. Dziękuję bardzo serdecznie dla Radia Judo, prezes Śląskiego Związku Judo, prezes najlepszego klubu sportowego w Polsce, Czarnych Bytom, Józef Wiśniewski. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję.